A może by tak rzucić wszystko i zamieszkać w Łomnicy? Burmistrz Głuszycy zachęca do zakupu działek budowlanych i osiedlania się w malowniczej części powiatu wałbrzyskiego. Wskaźniki demograficzne w gminie Głuszyce poprawiają się w ostatnich latach, ale nadal w niewielkim stopniu mieszkańców ubywa. Mają na to wpływ zarówno współczynniki narodzin w stosunku do zgonów, jak również migracja. Zwłaszcza ten drugi aspekt gmina chce wywrzeć mocny wpływ, oferując na sprzedaż działki budowlane w dwóch miejscowościach na terenie gminy. Mamy przygotowane blisko ponad 50 działek budowlanych w dwóch wsiach, a więc we wsi Kolce i we wsi Łomnica. A więc tych wszystkich, którzy chcą uciec z dużego miasta, chcą ale nie za daleko zamieszkać, uciec. Tak, zamieszkać tak naprawdę na łonie natury, w pięknych okolicznościach przyrody, mogę już dzisiaj śmiało powiedzieć, w prężnie rozwijającym się miasteczku, gdzie miasteczko jest przygotowane do tego, aby po prostu mieszkańcom żyło się dobrze. Zapraszam już na jesień do pierwszych przetargów i do tego, żeby związać swoją przyszłość z Głuszycą. Oprócz niewątpliwych walorów w postaci pięknych krajobrazów, burmistrz zapewnia, że gmina jest dobrze skomunikowana z okolicą, więc mieszkanie z dala od zgiełku nie oznacza też całkowitej izolacji. Bliskość jakby do centrum miasta, a więc do szkoły, do sklepu. Bliskość do miasta i bliskość do dużego miasta, mam na myśli Wałbrzych. Tak, do Wałbrzycha, gdzie jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani dzisiaj za pośrednictwem zarówno linii numer 5, jak i prywatnych przewoźników. Warto nadmienić, że Koleje Dolnośląskie uruchomiły już 7 par pociągów w ciągu dnia, a więc praktycznie co godzinę mamy pociąg do Wałbrzycha, a więc tą komunikacją jest coraz lepiej. Pierwsze przetargi na działki budowlane ogłoszone będą jesienią. Zainteresowani powinni śledzić stronę internetową gminy Głuszyca, gdzie pojawiać się będą szczegółowe informacje.